Siemano, z tej strony Latoszek, a dzisiaj kolejny odcinek z FIFA 17 Ultimate Team. No więc, tak wygląda cały czas mój skład, ale na początku ciekawa rzecz. Zrobiłem sobie nareszcie początkowy skład Building Challenges. No więc tak jak tutaj mamy to, tutaj mamy różne paczki, mamy brązową paczkę podarunkowej, brązowa paczka i brązową paczkę zawodników premium, no i paczkę dwóch piłkarzy, która jest najlepsza z nich. Uwaga, brązowa paczka podarunkowa. To zaczynamy od niej, bo jest teoretycznie najgorsza. Otwieram. Od zawodnika nawet trafiamy. Co z tego, że jest brązowy, niebłyszczący. Ale i tak sobie wszystko zabiorę do klubu, bo zawsze to się może przydać do czegoś. Dobrze, brązowa paczka. Otwiera się. I czy w niej możemy trafić srebrną kartę, ale tutaj oczywiście jej nie trafiamy. Brązowa paczka zawodników premium. Przedostatnia paczka. Otwieram. Sprawdźmy, kogo tutaj trafimy. Jest świecąca się karta. O, troll. Lori. Te karty oczywiście również nie są na sprzedaż. Czy tutaj mamy kogoś ciekawego z fajnym tempem? O, mam pomysł. Będę sprawdzał, ile wszyscy tutaj mają gwiazdek sztuczek. O, ten Rusek ma 3. No ale i tak sobie biorę wszystko do klubu, bo zawsze coś się może przydać. Największa możliwa paczka z tych, które dostałem za te początkowe Squad Building Challenge. Czyli paczka dwóch piłkarzy. Otwieram. Wy widzicie, że to otwieram. Tu. I uwaga, tutaj nie ma walkoutu oczywiście. Jest złota błyszcząca karta. A, Kostil! No ale zawsze to jest jakiś zawodnik, który jest złoto świecący. Dobrze, więc sobie wszystko wysyłam do klubu. No i lecimy wreszcie grać pierwszy mecz. Zobaczmy na skład mojego pierwszego przeciwnika w dzisiejszym odcinku. I mamy tutaj naprawdę solidne Premier League z zawodnikami. Niektórymi, którzy mają upgrade'y albo downgrade'y. No nie, nie wierzę w to! Bardzo ładnie. Aja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 j
karny. Jak to się stanęło? Łatwiutko, Harry Kane z rzutu karnego. Mamy koniec tego spotkania, wynik 1-1. Także do mojego składu zakupiłem sobie Adama Lallane za 1400 monet. I uwaga, ma on 5 gwiazdek słabszej nogi i 4 gwiazdki sztuczek z bardzo, naprawdę bardzo dobrymi statystykami. Przy okazji zmieniłem sobie również formację, którą teraz będzie 4-1-2-1-2 w pierwszym wariancie i zmieniłem sobie Herrera na SPD, żeby Lallana grał na SPO. Jeszcze sobie sprzedałem kilku zawodników, dzięki czemu kupiłem sobie dodatkowo Kierana Gibbsa za 1800 monet, który ma naprawdę fajne statystyki. Zobaczmy na skład mojego drugiego przeciwnika i kogo tutaj... O, skład z Ligi Niemieckiej. Ciekawe to poukładał. Nie no. Ależ bramka mojego przeciwnika! Timo Werner, chyba Timo. Nic nie było, panie sędzio! Dlaczego tutaj rzut karny jest? Co?
Czyli jeszcze czerwoną kartkę mi daje. Przecież tutaj nie było w ogóle faulu prawie. O kurde, jeszcze chce mnie pogrążyć. Dobra, w środek. Jeszcze mnie chce pogrążyć, no co za chamskie zachowanie. Dobrze, tu niech będzie. Herrera. Ależ, ależ brama, tutaj chciałeś, to masz. Chociaż ja i nasz, no cieszynkę wykonałem. To był remi? Czy to był remi? Czy to remi strzelił tak piękną bramkę główką? Dokładnie, Luarmi. 2-1 przegrywam. Zobaczmy na skład mojego kolejnego przeciwnika. Mam tutaj ligę niemiecką połączoną z ligą angielską po małej części. Nie no, w większej części. No i Rui Patricio na bramce bez grania. Nie, 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 proszę nie teraz. Dlaczego on mi tutaj strzelił? Ja tego nie rozumiem. Ja tyle się staram, żeby strzelić, a oni grają mi pierwszą akcję i od razu strzelają. I ależ to rozpykali tutaj. Harry Kane strzela na 1-1. I remi. Co? Jak? Jak to się stało? Co? Jakim cudem? No, nareszcie. Kto to strzelił? Kto to jest? Czyżby to był Coleman? Dobrze. Co? No nie, jeszcze mnie z serweru wyjął. No w to nie wierzę. Zobaczmy na skład mojego przeciwnika. I tutaj mamy 99 zgrania tylko. Stara się budować Serię A, tylko Rashford mu wszystko psuje. Jeden z grania za mało, żeby mieć 100%. Właśnie straciłem bramkę. Dokładnie, Zuma sfauluje go, będzie rzut karny i prawdopodobnie czerwona kartka. Oczywiście! Bo ja nigdy nie dostaję żółtych kartek, tylko zawsze muszę czerwone. Nie, no bez jaj, że mu pod ręką to przeszło. Faul! Na kimś nie, nie wiem na kim. Rzut karny. Jest dobrze. To było beznadziejne, muszę wam powiedzieć. I jest! Adam Lallana! No nie! 3-2! Dlaczego znowu muszę przegrywać? Dlaczego nikogo nigdy nie ma w obronie? Proszę mi to wytłumaczyć! Koniec spotkania! 4-2! Ale dlaczego znowu muszę przegrywać? Ja zawsze, kurde, muszę przegrywać! Zobaczmy na skład mojego kolejnego przeciwnika. Genialny skład z Ligi Santander i Aduriz, Team of the Group Stage. Na ataku, no i jeszcze Delofeu. Nie! Chyba nie! No, nareszcie, po dośrodkowaniu Harry'ego Kane'a, remi strzela główką na 1-1. Koniec spotkania, nareszcie nie przegrywam, jest 1-1, ale ja i tak już jestem pewien, że będę musiał sprzedać ten skład, bo coraz gorzej się mi nim się gram z tym składem. Już po prostu nie mam siły dłużej grać. Normalnie... wystawiam cały ten skład na licytację.
Więc my się zobaczymy po krótkim cięciu. Właśnie sobie zmieniłem swój skład. Będzie to teraz skład z ligi niemieckiej, czyli Bundesligi. Na bramce kupiłem sobie Fermana za 3900 monet. Lewą obronę stanowi Wendel za 1300 monet kupiony. Środek obrony stanowi Bender za 1500. I Bartra za 1500 również. Następnym zawodnikiem będzie prawy obrońca, czyli Łukasz Piszczek za 4000 monet kupiony. Następnym zawodnikiem jest Xabi Alonso, kupiony za 3500 monet. Niestety ma bardzo słabe tempo. Następnym zawodnikiem będzie prawy pomocnik Osman Dembele, kupiony za 1000 monet tylko i wyłącznie. Następny jest Konoplianka za 1400 monet kupiony. Na SPO zobaczymy Çalhanoğlu za 1600 monet. Moim kolejnym zawodnikiem będzie Timo Werner, kupiony za 900 monet. Zobaczymy, jak mi się będzie mi grało i później go sobie najwyżej zmienię. Moim następnym i ostatnim zawodnikiem będzie Untradeable Mario Gomez, trafiony w darmowej paczce od EA. Szkoda, że ma dwie gwiazdki sztuczek tylko. Tak fajnie mi się udało sprzedać mój skład z Premier League, że jeszcze mi zostało dużo końców. I na ławce jeszcze mam Bonucci'ego, Costilla, Motta, Aliego, Bellerina, Fernandeza i Pabona. Wszyscy są untradeable. Ale w związku z tym, że mi to zostało, otworzę sobie jedną paczkę. Zobaczymy, co w niej trafię. A 7,5 tysiąca monet, żeby zbyt dużo tych monet nie stracić. Dobrze. Więc otwieram ją. Nic nie trafiłem. Jest dobrze, świecąca karta jest. I kogo tutaj mamy? To jest Grimaldo. Ajajaj, może chociaż ktoś z Bundesligi. Rodrigo jest, który jest z Ligi Hiszpańskiej i może jest coś warty. Nie, nic nie jest warty niestety. Ale tutaj są kontrakty, które zawsze mogą mi się przydać. No, szczerze mówiąc, teraz już trochę żałuję tej paczki. Zobaczmy sobie skład tego przeciwnika. I tutaj mamy ligę angielską połączoną z Joe Hartem. Bender, dogonisz go. No nie, faul, dlaczego? Kto to faulował? Ludzie, powiedzcie mi, kto to faulował? A, strzela innym zawodnikiem. Dobrze, Ferman, wybronił to! Ależ bramkę mi tutaj teraz zasadził Kieran Gibbs. Dobrze, i strzał! Tak jest! Koniec tego spotkania. Remisuje 1-1. Zobaczmy na skład mojego prawdopodobnie ostatniego przeciwnika w tym odcinku. I tutaj mamy starania o złożenie Ligi Włoskiej. Tego zawodnika. Nie wiem, czy to był Konoplianka dokładnie, czy nie. I mamy bramkę. Mario Gomez. Rage quit mamy. Zobaczmy na skład, bo jego już na pewno ostatniego przeciwnika w tym spotkaniu. I tutaj mamy skład z Ligi Angielskiej. Wendel. Wendel, 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 Wendel. Dobrze. Co? Znowu straciłem bramkę. No nie! Gol! No, nareszcie! Kto to strzelił? Mark Bartra. Brent. Dobrze, Werner, strzel z dystansu. Mario Gomez. Ajajaj, coś czuję, że to będzie bramka, dokładnie. Mamy koniec tego spotkania. Zwycięża mnie 4-3. No więc ja wam serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli wam się spodobało, to zostawcie łapkę w górę, a po więcej kliknijcie czerwony przycisk subskrybuj pod filmem. No więc to tyle, na razie i cześć!